Jest 19.30, Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Wczoraj złoto, jutro też liczymy na medal na igrzyskach. Polscy skoczkowie znów pojawią się na dużej skoczni w Pjongczangu, by tym razem rywalizować w konkursie drużynowym. Zawody olimpijskie z udziałem naszych skoczków cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, czego dowodem jest rewelacyjny wynik oglądalności. Drugi, decydujący o złotym medalu, skok Kamila Stocha w jedynce obejrzało prawie 8 milionów widzów. Z Pjongczangu Marcin Tulicki. Mazurek Dąbrowskiego. I polska flaga na szczycie. Chwilę wcześniej. Chcę być w przeszłości mistrzem. Nasz mistrz olimpijski odebrał złoty medal. Mamy wielkiego zawodnika. Wzruszenie i radość zwycięzcy. Chyba nie da się tego opisać słowami. No cóż, pozostawię to wszystko do opisywania historykom. Wczoraj Polak napisał kolejny rozdział sportowej historii. A więc powietrze. Jest pierwszym od 30 lat skoczkiem, który obronił olimpijskie złoto na dużej skoczni. Kolejny raz spełnił swoje marzenie. Marzenie z dzieciństwa. Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal. A jak na razie to ja mam jeszcze czas. Emocje sięgały zenitu. Ja ją to zrobił, proszę Państwa! Wariować można! Nie było końca gratulacji, także od największych sportowych rywali, Niemca i Norwega. Gratulacji po polsku. Gratulacje, Kamil. Gratulacje, Kamil. A to już kolega z drużyny, Piotr Żyła, dobry duch biało-czerwonych. Już wczoraj Mazurka Dąbrowskiego zagrał dla Kamila Stocha na gitarze. Bardzo miło mi się zrobiło, także dziękuję mu bardzo. Miło zrobiło się wczoraj wszystkim Polakom, i tym na miejscu, i przed telewizorami. Zwycięski skok Kamila Stocha zobaczyło 8 milionów Polaków. Ja się niezmiernie cieszę. Mi się nigdy tego nie udało zdobyć. Zdobyłem 4 medale, ale nigdy nie udało mi się zdobyć złotego medalu. Kamil ma 3. 2 złote krążki w Soczi 4 lata temu. Jest królem! I 1 w południowo-koreańskim Pjongczangu. Na tym być może nie koniec. Jutro kolejna szansa. Konkurs drużynowy. Będzie bardzo ciężko, ale myślę, że chłopaki naprawdę się bardzo zmotywują, zmobilizują. Mając jeszcze mistrza olimpijskiego w tym momencie, który będzie skakał naprawdę. Uwierzcie mi, że on będzie skakał dużo, dużo bardziej na luzie. Wtedy wszystko wychodzi po prostu automatycznie. Uważam, że też nie możemy niczego obiecywać ani z góry zakładać. Po prostu każdy z nas musi zrobić to, co potrafi, to, co umie najlepiej. I zobaczymy, co to przyniesie. Kamil Stoch, jak zwykle skromny, nigdy niczego nie obiecuje. Na pewno będzie medal. Po prostu robi swoje. Dziś olimpijski znicz płonie dla Kamila Stocha, który w przepięknym stylu zapisał się na kartach sportowej historii świata. Niczego już nie musi udowadniać, no ale nie ma się co oszukiwać. Wszyscy mamy nadzieję, że jutro też poprowadzi biało-czerwonych po kolejny olimpijski medal. Marcin Tulicki, Wiadomości, Pjongczang.